Walczyliśmy jako środowisko o to, żeby kształt tej ustawy był jak najbardziej właściwy dla naszych potrzeb, dopasowany. I ostatecznie powstała ustawa, która spełnia nasze oczekiwania, chociaż nie jest idealna, nie jest doskonała, posiada trochę wad i posiada trochę rzeczy, które naszym zdaniem powinny zostać jeszcze uzupełnione, zmienione, poprawione, tak jak każda ustawa. Nie ma takiej ustawy, która powstaje i od razu mówimy, że jest dobra, wspaniała i genialna. Mamy przykład, zanim doszliśmy do tego, żeby zająć się ustawą o fundacji rodzinnej, przeszliśmy przez etap wcześniejszy, dlatego że sukcesja to jest proces, który dotyczy bardzo różnych firm, i małych, średnich, dużych. Kiedyś było tak, że jak w małej firmie jednoosobowej rodzinnej, ale takiej, gdzie właściciel jest jedną osobą fizyczną, a nie jest spółką prawa handlowego, to śmierć właściciela powodowała likwidację firmy. Zostawał majątek, rodzina przejmowała majątek, ale firma znikała i to był dosyć duży problem. To była pierwsza rzecz, którą zajęła się Rada Firm Rodzinnych przy Lewiatanie. I to był proces, który potrwał chyba półtora roku i dosyć szybko nam to poszło. I dzisiaj mamy funkcję sukcesora zastępczego, który umożliwia kontynuację firmy, działalności firmy w przypadku śmierci właściciela. To dotyczyło małych firm. Natomiast oczywiście fundacja rodzinna dotyczy firm większych, takich, które są spółkami prawa handlowego. I można powiedzieć, że to, co powstało, spełnia już nasze oczekiwania w bardzo dużym zakresie. Spełnia oczekiwania, które polegają na tym, że możemy budować wielopokoleniowe trwanie firmy rodzinnej, w której kolejni sukcesorzy, kolejne pokolenia będą decydowali o tym, jakie będą jej losy. Fundacja rodzinna to nie jest jedyne narzędzie sukcesji. To nie jest taki genialny wynalazek, który nagle spowoduje, że wszystko nam pójdzie łatwo, gładko i bez żadnych problemów. Sukcesja jest procesem bardzo trudnym. Bo to jest tak, jak firmy na przełomie lat 80. i 90. budowaliśmy nasz polski kapitalizm, to budowaliśmy go w sposób też taki mało uporządkowany. Znaczy każdy, kto chciał założyć firmę i chciał coś robić, budował to na swój sposób. Było bardzo mało narzędzi, które pozwalały nam organizować się w sposób taki precyzyjny, z dobrym przygotowaniem. Właśnie robiliśmy to, jak pani przejrzy historię wszystkich większych firm polskich, które powstawały w tym okresie, które dotrwały do dzisiaj, które zbudowały silną pozycję, to każdy robił to na swój sposób, trochę inaczej. I podobnie z fundacją rodzinną. Fundacja rodzinna w swoim założeniu jest bardzo otwartą organizacją. To znaczy można budować statut w miarę dowolnie i każdy przedsiębiorca będzie to robił inaczej. Nie chcę mówić o szczegółach w tej chwili, ale jest już, z tego co wiem, w Sądzie Piotrkowym Trybunalskim jest już kilkaset wniosków złożonych dotyczących firm rodzinnych, czyli powstały już kilkaset statutów. Dopiero przyszłość nam pokaże, czy te statuty są podobne, czy niepodobne, co w nich jest. I mam wrażenie, że każdy z nich będzie trochę inny. I każdy z nich będzie miał inną jakby wizję trwania tej firmy rodzinnej przez pokolenia. I każdy z tych statutów będzie kładł nacisk na coś innego. Ale jest to narzędzie, które już pozwala o tym myśleć, pozwala to budować. Natomiast wnioski będziemy wyciągali dopiero za kilka lat, bo to jest proces, który trwa i który dopiero pokaże, co w nim jest dobrego, a co złego, jakie można mieć wątpliwości. Zresztą jak się rozmawia z firmami rodzinnymi, z przedsiębiorcami, to bardzo dużo z nich mówi: poczekam, na razie nie wykonuję żadnego ruchu, będę się przyglądał, będę patrzył, jak robią to inni i dopiero wtedy podejmę decyzję, czy idę w tym kierunku, czy nie idę. To czy ta ustawa w jakiś sposób odbiega od standardów europejskich? Każdy kraj budował tą regulację na swój sposób, tak? I my, pracując nad tym w Konfederacji, w Radzie Firm Rodzinnych, przyglądaliśmy się ustawodawstwom różnych krajów, szczególnie Europy Zachodniej, analizowaliśmy je i one właśnie są pewne podobieństwa, oczywiście, ale każda z nich jest trochę inna. I nie ma tego wzorca, o którym można powiedzieć, to jest idealny wzorzec, postępujemy według niego. Z czym my mieliśmy problem? Jakie problemy były najistotniejsze? Po pierwsze, to był problem podatkowy. Traktowani byliśmy przez bardzo długi czas jako organizacja, która chce stworzyć wehikuł podatkowy.
i musieliśmy przekonywać bardzo intensywnie decydentów, głównie Ministerstwo Finansów, że to tak nie jest, że fundacja rodzinna oczywiście chce mieć pewne, nawet bym powiedział, przywileje podatkowe, ale jednocześnie to jest organizacja, która kosztuje i która ma naprawdę cel świetlany, tą przyszłość firmy. Polskie firmy muszą mieć narzędzie, które umożliwia im funkcjonowanie przez wiele pokoleń jako polskie firmy, szczególnie te, które zbudowały silne marki i które stanowią pewną siłę gospodarczą. Drugim problemem, który napotkaliśmy, był tak zwany zachowek. Otóż to jest coś, co dotyczy spadków i pozwala spadkobiercom sięgać po część majątku w sytuacji, w której nie są spadkobiercami. I w przypadku fundacji rodzinnej, gdzie właściwie wszystkie aktywa firmy wchodzą do fundacji, a nie do bezpośredniej własności kolejnych pokoleń, zachowek był dosyć istotnym problemem. I udało nam się doprowadzić do tego, że ten zachowek został ograniczony dla fundacji rodzinnych. To znaczy, to nie jest tak, że go nie ma, ale po pierwsze on podlega, znika ten zachowek po 10 latach od założenia fundacji, a po drugie można się go zrzec, czyli spadkobiercy mogą się zrzec zachowku. I to była druga rzecz, która nas jakby nurtowała długi czas i która wymagała uzgodnień, rozmów i prób pogodzenia jakby tego, co chciało decydenci ministerstwa, a tego, co chcieliśmy my. Jest kilka rzeczy, które też chcieliśmy wprowadzić, a które się nie udało. Na przykład nie udało się doprowadzić do tego, że ci, którzy nie wytrzymali presji czasu i założyli fundację za granicą, chcieliśmy doprowadzić do tego, żeby mieli możliwość powrotu do Polski. I oczywiście możliwość zawsze mają, tylko ta możliwość dzisiaj jest bardzo kosztowna, bo jest opodatkowana 19% podatkiem od tego majątku, który miałby wrócić do Polski i być przedmiotem fundacji rodzinnej. Tego nam się nie udało zrobić, a wiem, że są tacy przedsiębiorcy, którzy chcą wrócić do Polski i myślę, że kiedyś to się uda i ulegnie zmianie ta regulacja na tyle, żeby takie sytuacje przewidzieć. Mamy też trochę drobnych rzeczy, tam na przykład pojawił się podatek minimalny, tak zwany od wynajmu, który funkcjonuje w przedsiębiorcach, w gospodarce, ale w przypadku fundacji rodzinnych on jest trochę nieporozumieniem. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to robi się dosyć skomplikowany temat. I kilka takich rzeczy jest, które rzeczywiście wymagałyby jeszcze uporządkowania. System podatkowy, który jest przyjazny, jest dosyć skomplikowany. W związku z tym też chcielibyśmy dalej nad tym pracować i rozmawiać z Ministerstwem Finansów na temat zmian. I nie chodzi o to, żeby ten podatek był mniejszy, tylko chodzi o to, żeby go uporządkować, żeby wszyscy beneficjenci z kolejnych grup beneficjentów byli na równych prawach. A dzisiaj to trochę inaczej wygląda i podatek w tej samej grupie podatkowej może być różny dla beneficjentów. Więc to są takie rzeczy, które nie przeszkadzają dzisiaj w taki zdecydowany sposób w zakładaniu fundacji rodzinnej, ale warto o nich rozmawiać i warto próbować je poprawiać, żeby jeszcze było sprawniej, lepiej, łatwiej. Teraz funkcję prezesa firmy dr Irena Eris pełni pana syn, który w 2019 roku objął tę funkcję. Jak właściwie państwo przygotowywali swojego następcę do tej właśnie roli? Jak to się odbywało? No, czyli jak zacząć, kiedy planowanie sukcesji? My robiliśmy to trochę w sposób taki amatorski, dlatego że przez właśnie 20 lat istnienia firmy temat sukcesji w ogóle nie istniał. My zaczęliśmy jeszcze w PRL-u w 1983 roku. Nikt nie myślał o tym, że zbudujemy coś dużego, że marka będzie silna. A później nawet jak już minęły, przyszły te czasy lepsze dla nas, czyli po 1989 roku, to dalej to była taka walka o to, żeby coś budować, żeby stworzyć. Nikt nie myślał o sukcesji, w związku z tym też nie myśleliśmy o tym, żeby przygotowywać do tego dzieci. I dzisiaj są zupełnie inne czasy. Dzisiaj wiemy, że trzeba dzieci nie tylko kształcić, ale też starać się o to, żeby one zdobywały praktyczną wiedzę w odpowiednich miejscach, w odpowiedni sposób. Ja akurat jestem zwolennikiem
kształcenia dzieci przez pracę poza organizacją, poza tą organizacją, którą my stworzyliśmy. Gdybym ja dzisiaj mógł decydować o tym, jak to ma się odbyć, to mój syn spędziłby wiele lat w innych spółkach, w innych firmach, pokonując pewne szczeble kariery i ucząc się. Tak się nie stało. Właśnie spędził prawie 20 lat w tej spółce i oczywiście przygotował się w ten sposób do zarządzania spółką, którą dzisiaj można powiedzieć dobrze zna. Natomiast ja uważam, że zawsze większą wartością, czy dużą wartością jest zdobywanie wiedzy na zewnątrz, a później wchodzenie do organizacji, którą się przejmuje, którą się ma zarządzać operacyjnie i wykorzystywać to, co wcześniej zdobyliśmy. Mają głowę ci przedsiębiorcy do zabiegania o jakieś tam dobre warunki sukcesji, kiedy tak naprawdę dookoła nich są niesprzyjające warunki, wręcz odstraszające tych, którzy mogliby przejąć ich firmy. Mówię tutaj o inflacji i innych niesprzyjających warunkach gospodarczych. Ja bym powiedział, że takie rzeczy jak inflacja, czy wcześniej COVID, czy wojna w Ukrainie, to są rzeczy, które oczywiście zmieniły nasze życie i zmieniły trochę gospodarkę, ale one nie są powodem do myślenia, że sukcesja jest złym pomysłem, że inną drogą pójdziemy. Problemem, głównym problemem sukcesji, i słyszy się o tym bardzo dużo w tej chwili, jest takie poczucie, że prawo w Polsce nie jest stabilne. I to nie chodzi o to, że płacimy wysokie podatki, czy o to, że gdzieś jest inflacja. Po prostu stabilność prawa to jest kluczowa rzecz, która jest najważniejsza dla przedsiębiorców. I dzisiaj mamy takie wrażenie, że ta stabilność jest bardzo słaba. W związku z tym to jest taki element, który powoduje, że przedsiębiorcy wstrzymują się z jakimiś działaniami. Zresztą ja na spotkaniach tłumaczę, że to wstrzymywanie się nic nie da, dlatego że w ciągu roku nic takiego nie stanie, czy dwóch nawet, że nagle zobaczymy stabilność prawa albo nie. To jest coś, co się buduje przez wiele lat, przez dekady i w Polsce jest takie poczucie, że ta stabilność prawa jest niestety słaba. I w związku z tym istnieje obawa, że dzisiejsza na przykład ustawa o fundacji rodzinnej, która jest naprawdę dobrą ustawą, stosunkowo dobrą, nagle może ulec zmianie, jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, że trzeba w niej coś zmienić. Tak? To jest taka kluczowa, podstawowa obawa. Nie o to, że gospodarka, od zawsze było z gospodarką tak, że było raz trochę lepiej, raz trochę gorzej, przeżywaliśmy różne okresy i my potrafimy sobie z tym radzić. Natomiast nie radzimy sobie z tym, co robią inni, którzy za nas decydują, czyli ci, którzy to prawo stanowią. Może jeszcze od pana uzyskam jakieś informacje na temat czynników, od których zależy kontynuowanie rodzinnego biznesu. Są takie, o których jeszcze nie powiedzieliśmy? O których pan jeszcze nie powiedział? Myślę, że nie, znaczy no trzeba umieć w ramach rodziny budować właściwie, nie wiem, relacje dotyczące przyszłości, tak? Znaczy i jakby tworząc taki pewien fundament rodzinny, ale jednocześnie takim czynnikiem chyba, który jest bardzo istotny, to jest też determinacja twórców, właścicieli, którzy muszą mieć wizję, co chcą z tym zrobić, jak chcą to zbudować. I oczywiście biorąc pod uwagę kolejne pokolenia, ale też trochę jednak narzucając im pewną drogę postępowania, mając doświadczenie, mając wiedzę, mając historię. Trudno mi inne czynniki wymieniać. Nie bardzo je widzę, przyznam szczerze. Niemniej satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź. Dziękuję panu bardzo. Ślicznie dziękuję. Ja również życzę owocnej pracy i gratuluję tylu lat, mam wrażenie, spełnionej pracy, 40-lecie w tym roku. Wszystkiego dobrego dla państwa, firmy. Spełniona zdecydowanie. Ślicznie dziękuję. Do widzenia.